Proszę przewrócić zamykając, tak żeby przednia strona była, to znaczy w tą stronę. O tak, bardzo dziękuję. To będzie do rodziny, a nie z wydawnictwa. Jak to
Górski, gospodarze tej galerii, witamy Państwa bardzo serdecznie na niecodziennym wernisażu, wernisażu grupy. Ale teraz tak. Na przełomie roku ubiegłego i tego powstała w Krakowie chwilowa grupa artystyczna Trio. Jej skład to Jan Kantypa-Puśkiewicz, Sebastian Ludwik Kudas i kierownik literacki tej grupy Grzegorz Turny. Proszę Państwa, 20 stycznia tego roku po raz pierwszy w piwnicy pod Baranami grupa ta zaistniała, ale chcieli wystąpić w prawdziwej galerii, tak jak to w zaproszeniu napisali. I oto dzisiaj wieczorem mam przed sobą wspaniałych artystów. Szanowni Państwo, mnie teraz przypadł zaszczyt połączyć dwie wystawy, tamta, która już dawno minęła, wystawę rodzinną oraz tę wystawę, która także myślę, że jest wystawą rodzinną, z tym, że z rodziny trójkątów. Szanowni przyjaciele i nieistniejący przyjaciele nieprzyjaciół naszych. Oto jak zapisał imiona wielkiego triumviratu po trzykroć wielki Trismegistos w Traktatum Hermeticum na tablicy szmaragdowej. Brzmią one Jakapa, Grzetur Sekuda, samodzielna jednostka lochu Camelot, czyli kapela niewiernego Tomasza i dwóch ich liderów, Dominik Kwaśniewski i Michał Chludziński. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, od czego moglibyśmy zacząć, jak nie od utworu mistrza Jana Kantego-Papluśkiewicza. Otóż było to tak, że kiedyś wysłuchałem z wielkiej, wielkiej płyty Nowy Radosny Dzień, takiego utworu, który się nazywał Kuku i ludzie. Napisałem do tego tekst, mistrz Jan stwierdził, że tekst jest niezły, w związku z czym stwierdziliśmy, że możemy go wykonać. Artystycznej Trio. Czuję się chwilowo zobowiązany do mówienia wierszem. Wiersz, czyli mowa wiązana, sprzyja wiązaniu
pomiędzy członkami. Kierownik literacki według spraw modelu zajmuje się tworzeniem teorii do historii. Ja, obejmując dzisiaj takie stanowisko, rzucam na szale wszystko. Twarz swą i nazwisko. Zanim więc mnie zatopi nieuchronna gafa, jak brzytwy się uczepię Leopolda Staffa, a także Mickiewicza i Tetmajera. Przerwy, w razie gdyby tu komuś miały puścić nerwy. Niechaj dla grupy Trio korzyść stąd wynika, poczet poetów polskich w roli kierownika. Pogodne, ciche, jak duch, co tonąc w marzeniu, leci w sfery spokojne, burzliwe ominie, lśni jezioro, zamknięte w granitu w kotlinie, jak błyszczący diament w stalowym pierścieniu. Nagle rozpęka wody szyba i w kropel wytrysk się przemienia. To wystrzeliła z głębi ryba, wykrzyknik własnego milczenia. To ryba nieświadoma swojego fioletu, na fiolet niewymienna, według parytetu fioletów i karasi. To rzecz niesłychana, przywodzi fizjonomię na myśl Sebastiana. Tego, co mieszkał w morzach, ale po potopie zdechł z niedostatku wody, więc na niebios w stropie, tak dla osobliwości, jako dla pamiątki, anieli zawiesili jego martwe szczątki. Sebastian nieświadomy swojego fioletu. Próżno takiej postaci szukać u poetów. Jeśli jednak dokładniej wejrzeć w Jachowicza, to znajdzie się i Rybkę, i Pawluśkiewicza. Mistrz Jan Kanty na wędkę zapuścił robaka. Rybka zjadła zanętę, a nie tknęła haka. I my rozsądną rybkę naśladujmy wiernie, szukajmy pociech w życiu, omijajmy ciernie. Artyści nieświadomi swojego fioletu wywodzą się z aniołów, z ryb i z kabaretu. Ryba jako wykrzyknik własnego milczenia nie ma dziś w interpunkcji większego znaczenia. Dziękuję bardzo. Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że chcieliście przyjść. Tutaj chciałbym w imieniu chwilowej grupy artystycznej Trio podziękować panu Karolowi Kuberskiemu, że nas zaprosił. I równocześnie chcielibyśmy mu pogratulować odwagi, że w trudnych czasach stawia na młodość i na debiut. Ja chciałem podziękować jeszcze panom akustykom, panu Markowi Kawalcowi i panu Romanowi Kawalcowi, że nagłościli ten skład niemal filharmoniczny. Ja bym chciał podziękować mamie. Ja chciałbym wszystkim państwu podziękować, wszystkim za to, że mieliście odwagę przyjść tutaj do Galerii Szalom na Kazimierz. Jest pięknie, prawda? Proszę państwa, chciałbym gwoli przyzwoitości podziękować wszystkim naszym sponsorom. Mianowicie i oczywiście bezalkoholowe Okocińskie. Także proszę się raczyć tym wszystkim i odwiedzać nas zawsze i o każdej porze. Życzę państwu smacznego. Dziękuję oczywiście artystom. Dziękuję serdecznie artystom, tak wielkim artystom. Aha, jeszcze jest jedna sprawa. Proszę państwa, my tu naszym zwyczajem organizujemy loteryjkę. To znaczy kupujemy sobie po 10 zł, takie malutkie 10 zł, katalog, przepiękny katalog, w którym są zawarte barwne prace artystów i tekst pana Grzegorza Turnała i można wygrać 4 prace. 4 prace, proszę państwa, później jest losowanie, środka Marysia to ciągnie, można wygrać prace. 3, przepraszam. Można uzyskać jeszcze wspaniały autograf artysty do loteryjki. Tam przy stoliku można zakupić katalog. Miłej zabawy.
Pozwólcie mi, bo wam właśnie dziękuję serdecznie. Postawcie. Nie, 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 nie
Wiśni wszystkiego najlepszego i jak skończy Liceum Plastyczne w Wiśniczu, żeby miał tu kiedyś wystawy, mu życzę. Amen, ciocia Basia. No śpiewaj, śpiewaj, będziesz nagrana.